zachęcić do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy po to, żeby uzmysłowić wam to, w jaki sposób jesteście dzisiaj grabieni, okradani przez obecne władze. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę musi oddać przeszło 50% swojego dochodu pazernemu państwu. To nasi politycy decydują za nas, na co mamy wydawać swoje własne, ciężko zarobione pieniądze. My mówimy temu nie. Chcemy państwu zaproponować powrót do starej rzymskiej zasady. Volenti non quid iniuria. Co celu nie dzieje się krzywda. Chcemy, by każdy obywatel sam decydował o tym, na co wydaje swoje pieniądze, jak wychowuje swoje dzieci, jak szkół je posyła. Ale żeby brał za to pełną odpowiedzialność. Dobrze, chyba. Nie chcemy, by kto inny decydował o naszym życiu. Ludzie zasiadający dzisiaj w Sejmie to ciągle na twarze. Oni nie zmieniają się. My chcemy państwu zaproponować powrót do tradycyjnych wartości. Do powrotu do tradycyjnego pojęcia, gdzie głową rodziny jest ojciec, który jest w stanie sam zarobić na wychowanie swoich dzieci. W dzisiejszej Sejmie niestety nie ma prawicowych ugrupowań. No chyba, że za prawicę uznamy tych, którzy zasiadą najbardziej na prawo od marszałka Sejmu. W kwestiach gospodarczych ci ludzie permanentnie nas uciskają. Dziś przedsiębiorca nie może prowadzić swojej firmy bez obawy, że w każdej chwili może zostać skontrolowany przez pazernego fiskusa. My proponujemy państwu likwidację podatku dochodowego. Wymysłu tej czerwonej zarazy. Nie może być tak, że człowiek, który nie pracuje, dostaje zasiłek. A człowiek, który ciężko i wydajnie pracuje, jest karany za swoją ciężką pracę. A im pracuje lepiej i wydajniej, tym jest karany surowiej. My się na to nie zgadzamy. W telewizji, w mediach państwo nas nie zauważycie. Nie jesteśmy tam pokazywani z tego względu, że my nie pchamy się do koryta. My chcemy zmienić świnie przy korycie. My nie chcemy zmienić świn przy korycie, chcemy zlikwidować koryto. Chcemy zmiany systemu w państwie. Chcemy gruntownej reformy sądownictwa, żeby obywatel wiedział, za co odpowiada i kiedy może być pociągnięty do odpowiedzialności. Chcemy zaproponować państwu niskie podatki. To nie jest tak, że ktoś mówi, że jak chcemy zaproponować niskie podatki, to nie będzie na utrzymanie państwa. Nie, my nie jesteśmy anarchistami. My nie chcemy likwidować państwa. My chcemy, żeby państwo zajmowało się tylko tym, do czego powinno, jest w porządku. Czyli bezpieczeństwo, boisko, niezbędna administracja. Niezbędna administracja nie oznacza nawet 600 tysięcy urzędników, którzy siedzą na bardzo ciężko pracujących obywateli. Jak już mówiłem, niezbędna administracja to bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo zewnętrzne, sprawy sądownicze. Do czego komu potrzebny jest urzędnik, który decyduje o tym, co mogę produkować, dla kogo produkować i za ile produkować?
swojego serca i o tym, i tym, jak chcielibyście, aby wyglądało wasze państwo. Jeżeli chcecie brać odpowiedzialność za to, co robicie i sami decydować o tym, na co wydajecie swoje pieniądze, ciężko zarobione pieniądze, a nie by czynił to urzędnik, poprzyjcie nową prawicę. To nie będzie głos stracony. Głos stracony to będzie głos na bandę czworga. PO, PiS, SLD, PSL. Ci ludzie nie różnią się praktycznie niczym. To są szczegóły, to są didaskalia. Oni chcą utrzymania tego chorego systemu, który im się bardzo dobrze funkcjonuje. Powtarzam, im, a nie obywatelowi. My chcemy to zmienić. Dlatego, drodzy wrocławianie, jeszcze raz zachęcam do głosowania na nową prawicę. Dziękuję za uwagę.